Cześć, 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 cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Coś dużo ostatnio mamy tych holi, nie? Coś dużo, ale moi drodzy, jak ma być inaczej? Gdy na jednym spotkaniu w Historylandzie dostaję od was szereg klocków. Normalnie jak miał urodziny, co miesiąc się teraz czuję, a aktualnie jak co tydzień. Moi drodzy, ostatnio byłem w galerii Libero na spotkaniu z fanami, o czym ostrzegałem licznie na swoich czy Instagramach, czy Facebookach, ale i w społecznościach. Oczywiście mówimy tu o bazowym kanale, czyli Klockozaur, zajmuję się klockami Lego. Moi drodzy, no i dużo tam się moich fanów faktycznie zjawiło i podarowało mi, jak widzicie, tych prezentów jest naprawdę ogrom, moi drodzy. Patrzcie, jakie to są gabaryty. Ten wór, ajajaj, ale moi drodzy, po kolei. No i jak ja mam tutaj nie robić kolejnych hauli, jak ja mam tutaj nie robić kolejnych otwarć paczek, no gdy tyle naprawdę od was tych prezentów, moi drodzy, dostaję. No nie mogę się od nich odpędzić i chyba trzeba będzie zrobić tu więcej filmów niż dwa w tygodniu. Choć ostatnio różnie bywa z tą frekwencją, w sensie równością, ale okej, nie mówimy o tym. Moi drodzy, przede wszystkim zaczniemy sobie, ja tu muszę zdjąć ze stolika, gdyż tego Dubskiego nie zmieszczę. Jest to naprawdę wszystko przeogromne, przeduże. A teraz sobie zobaczymy, co tam jest w środku, jak to wszystko wygląda. Pozwolę sobie zdjąć niektóre z tych paczek na dół, gdyż po prostu zaczniemy sobie od największej, moi drodzy. Spójrzcie. Otrzymałem wielki, ogromny wór, który waży kilka kilo, moi drodzy. Co jest w środku? Co jest w środku? Ja nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Jest to paczka od brodatego geeka z zawartością klocki blocki, moi drodzy. Kilka kilo klocków blocków. I na moją wiedzę są to pełne, kompletne zestawy, które również u Pawła się pojawiły swoją drogą, ale po jakimś czasie postanowił po prostu oddać je mi. Także naprawdę mamy tu grubą ilość tego kloca i nie będę go tu teraz unboxował, gdyż skoro są pełne zestawy, no to jak najbardziej je złożę i jak najbardziej na kanale będą miały miejsce. Ale sami, moi drodzy, spójrzcie, na oko to jest no, lekko 5 kilo kloca, lekko 5 kilo kloca. No, dzięki wielkie, brodaty geeku, za tak wspaniałą paczkę, więc nie zapominajcie do brodego wpadać, bo te zestawy możecie już zobaczyć u niego, a wkrótce, jeżeli będą u mnie na kanale, będziecie mogli sobie porównać recenzje, moi drodzy. Także brodaty tutaj pięknie nam prezent wręczył, chociaż on mi go już wręczył jakiś czas, jakiś czas temu, dokładniej wtedy, jak przyjechał do mojego sklepu Przystań Klocków, kręcić materiał, który również u niego później na kanale się pojawił, moi drodzy. Troszkę mi się tu naśmieciło przy okazji, aj będę musiał wyczyć ten stół, no ale mamy również trzy inne paczki, moi drodzy, od widzów, od fanów, którzy pojawili się właśnie w galerii Libero, spotkaliśmy się w cztery oczy, porozmawialiśmy, bo po to przecież są takie właśnie spotkanka. Ja tu cały czas kopę ten biedny statyw, bo się muszę przestawiać ze względu na gabaryty paczek. Moi drodzy, zróbmy sobie tak, że ja będę teraz paczki otwierał w kolejności, jakie dostałem je od fanów. Ta jest największa, póki co leci na bok, ta mniejsza, no tutaj geek dostał drugą część w ogóle, a to jest ciekawe. Moi drodzy, hey, you're awesome. No cóż, everything is awesome, ale ja również, jak widać, moi drodzy, jestem awesome. Ale oczywiście nie taką osą jak Ant-Man i Osa. No i cóż, tutaj mamy liścik oczywiście. Jest to paczuszka z kanału Klockopedia, tak jest. Witaj WTF Kloc, to moja pierwsza paczka na kanał WTF, ale już druga do ciebie. W środku znajdziesz tylko trzy rzeczy, czyli list, który właśnie czytasz, zestaw blocków, z blocków, paczkę żelków. To tyle, paczka pusta, ale mam nadzieję, że i tak ci się spodoba. Co? Paczka pusta? Aha, uważam cię za świetnego youtubera, tak trzymaj. Życzę, aby twój kanał się rozwijał. Powodzenia, Klockopedia. Tutaj mamy pięknie jeszcze wlepkę od kolegi. Tak jest, z Klockopedią ja już się widziałem. Chociażby właśnie na zlocie Lego tuberów i tak dalej. Bardzo fajny kolega. Bardzo mam jego kanał, tym bardziej, że potrzebuję pomocy z jakiejś. Czasem zamknięto mu kanał, warto więc go wesprzeć i coś mu tam podarować. Podarować, gdyż mówię oczywiście o Subiku, gdyż no właśnie kolega potrzebuje wsparcia, a ma naprawdę fajny kanał. Nie do końca rozumiem, o co chodzi z paczką pustą, gdyż paczkę, którą tu od ciebie dostałem, ona jest pełna, normalnie pełna klocków, więc chyba tu chodziło o taką ściemę, nie? Żebyś tu zrobił trochę dramy. Moi drodzy, to co tu dostajemy? Czy wy widzicie tego hipola? Czy ten hipol wygląda tak? No po prostu ja jak zobaczyłem tą paczkę, to skisłem. Są to tak zwane stare blocki, które kupimy w Pepco, ależ wygląda ona naprawdę pięknie.
naprawdę, co to jest? To będzie, czuję, hit. To będzie hit, oczywiście. Obluduję na swoim filmie recenzja. Klockopedia znów dała mi swoją wizytówkę pięknie zalaminowaną, dała mi swoją wlepkę, no i jeszcze mniejszą, więc mogę sobie okleić nią lodówkę, chociaż już mam ją, to mogliście widzieć na innym filmiku. Śmiej żelki, fajnie. Żelki pozwolą mi przeżyć kolejny dzień i dla was nagrywać kolejne filmy. Super, super, nie padnę z głodu. Super Klockopedia, bardzo ci dziękuję za tak wspaniałą paczkę. A niesamowicie mi miło, ja mówię, wpadajcie do Klockopedii, gdyż ma naprawdę fajny kanał. A niedługo się pojawią rarytasy pewne, wiem, bo kupował już u mnie w sklepie, moi drodzy. Wiem, jakie rarytasy się tam pojawią. Nie chcę zdradzać, by nie psuć mu teraz tutaj efektu zaskoczenia, efektu niespodzianki. Druga paczka dla Klockozaura od Kamila, paczka bardziej WTF-owa. No oczywiście, bo ja od was na spotkaniach to głównie te WTF-y dostaję, co mnie ani nie dziwi, ani w żaden sposób nie razi, moi drodzy. Bardzo chętnie te paczki przyjmuję. Żeby było ciekawie, tutaj o, Kamil dał również paczkę brodatemu geekowi, bardzo podobną. Też drugą część właśnie dostał tego kartonu. Śmiałem się, że możemy być jak w Killerze. Wiecie, tam mieli dwa banknoty do połączenia, natomiast z brodatem mamy dwie części paczki do połączenia. Widzimy, że u Kamila na kanale chyba możemy zobaczyć ten zestaw. No bo spójrzcie, no, raczej tego gdzieś tam spod śmietnika nie zabrał, nie znalazł, moi drodzy, więc myślę, że możemy u niego na kanale to znaleźć. To takie zabezpieczenie? Nie wiem, moi drodzy, zobaczmy, co my tutaj znajdziemy, co dostałem od Kamila, Lego Świat Kamila. Hej Klockozaurze, list pisany ręcznie, pięknie. Od dawna oglądam twoje filmy, nie tylko na legowym kanale, ale i na Klocko Grał i na WTF Kloc. I takich fanów szanuję najbardziej. Wszystkie trzy suby, wow! Pamiętajcie, by subować Klocko Graura i Klockozaura. Jesteś świetnym youtuberem, masz super filmy, bardzo lubię cię oglądać i kiedyś na pewno odwiedzę twój sklep. Przystań Klocków, super. Na razie nie mogę, bo mieszkam w Gliwicach. Wpadaj również na mój kanał Lego Świat Kamila. I wy również wpadajcie na kanał Lego Świat Kamila, bo od Kamila Otwórz dostaliśmy... nazywa się Kamil Otwórz. Kamil Lego Świat. No, moi drodzy, całkiem ciekawe. Lezi, wow, jak się cieszę, nawet nie wiesz, tą paczkę dostałem, bowiem ostatnio kupiłem sobie właśnie klocki, bo zaciekawiło mnie to logo, ale u siebie pod tym logo nie miałem opisu, a teraz wiemy, że to są klocki Lezi. Do paczki dorzucam również Lezi. Aha, uwaga, zabawkę już otwierałem, więc nie ma woreczka, bo jest zaklejony. Okej, okay, no już widzimy instrukcję z tyłu, to mnie przeraża. Możesz zrecenzować. No oczywiście, Lego świecie, że ja to zrecenzuję. Tym się nie masz co przejmować i martwić. Na pewno to na recenzji wyląduje, także o to się tutaj absolutnie nie martw. A nasza największa paczuszka, moi drodzy, również, żeby było ciekawy, jest od Kamila. Ale dla WTF Klocz, spójrz jaka dedykacja dla WTF Klocz, od Kamila z kanału Klocki Kamila. Dwie paczki od Kamilów? No wow, moi drodzy, wow, wow, wow. Naprawdę widać, Kamile to fajne chłopaki, mają wszyscy kanały, super. Ja mówię, ledwo z tymi paczkami się zabrałem do domu w ogóle, bo wiecie, busem tam jechałem i tak dalej, więc po prostu wracałem jak jakiś rumu z targowiska. Dobrze, że miałem plecak, więc nie widzieli, że wiozę tam chińszczyznę, bo to już w ogóle było 100% jak jakiś rumun z chińszczyzną. Ajajaj, moi drodzy, no nie mieszczę się, muszę tu to swoje studio chyba rozbudować bardziej, moi drodzy. Piękne opakowanie, jak widzimy, z naprawdę masą prezentów. Co my będziemy, moi drodzy, przedłużać? Wszystko wypakujmy. Kamil przepięknie tutaj nam zadbał o zapakowanie tej paczki. Nic więcej już nie mamy, bo patrzcie, dostajemy od niego taką oto piękną paczkę znów z tymi hipolami. Jest to znów paczka z Tesco, dwie dychy. No to nie jest najtaniej, to już powinno być jakoś jakościowo fajniejsze chyba za takie pieniądze. Wyścigi jakichś patusów chyba, no bo jak to wygląda w ogóle? No będzie niesamowita beka raczej z tych zestawów. Dostajemy również jeszcze drugą, mniejszą paczkę. Ja podobną dostałem na właśnie spotkaniu Legotuberów, ale inną, strażacką bodajże, a tu mamy policyjną jeszcze. Również fajnie, oczywiście będzie to miało swoją osobną recenzję. Nim otworzymy jednak te paczki, patrzcie jak pięknie opisane. Minecraftowy hypek z Chińczyka z nadmorza. O, z nadmorza, lubię nadmorze. Hypek z automatu z nadmorza, drugi. Tylko nie pisze, że minecraftowy. No i tu coś jest więcej. Takie grube, pięknie zapakowane, pięknie zabezpieczone. No moi drodzy, naprawdę takie paczki to ja lubię. Cześć, nawet datę mamy. Pisał w dniu eventu, kiedy mnie spotkał. Na początku gratuluję Klockozaurowi wbicia 7000 subskrypcji. Dziękuję ci bardzo, a was jeszcze raz zachęcam do zostawienia suba właśnie Klockozaura, jeżeli jeszcze tego nie robicie, na YouTube. Jak się drogi WTF-ie postarasz, to też go dogonisz. To jest właśnie, moi drodzy, mój cel i to jest cel naszego kanału. Pamiętajcie, celem tego kanału jest przebić Klockozaura. Dawajcie więc tu suby i sprawdźmy. Niedługo w ogóle będzie jaka akcja chyba
na całą Polskę. Hashtag WTF przebija, jeszcze nie wiem jak to nazwać, przebijamy klockozaura w subach. Zobaczymy, moi drodzy. Tymczasem na osłodę masz ode mnie taką skromną paczuszkę? Nie jest skromna, uwierz mi, nie jest, jest bogata. Hipka z automatu z nadmorza oddaję ci swojego, bo wiem, że tobie jeszcze się go nie udało trafić. O, ty już mnie zaciekawiłeś. Minecraftowego hipka z Chińczyka z nadmorza, podróbka LB+, LGBT? Może? Trochę WTF-owego klocaki znalazłem, oddaję w lepsze ręce. Super, dziękuję klocki z Pepko, bo żadnego innego WTF-a w okolicy nie miałem. Mam nadzieję, że paczka ci się spodoba i goń z subami klockozaura. Jakby ci dogryzał, że masz mniej, to mu powiedz, że dobro dla tego geeka mu jeszcze trochę brakuje. No, brakuje. Twój wierny fan klocki Kamila, tutaj Kamil z kanału Super Kamil, ja ci bardzo dziękuję, was zapraszam na jego kanał, również bardzo ciekawy kanał, w ogóle tu koledzy, od których się dostałem paczki, mają świetny kanał i mi się to podoba, jak ten nasz Lego tub, ogólnie klocko tub się fajnie rozwija, moi drodzy, idzie w dobrą stronę. No kurczę, ja pamiętam, jak ja sam zaczynałem robić kanał, gdzieś tam był Arek, Lego Świat, jakiś drugi mniejszy, inne kanaliki, to wszystko leżało gdzieś tam w gruzach, a dziś mega dużo kanałów, mega wartościowych kanałów, w ogóle to jest tak rozbudowane, że hej, ale mamy, moi drodzy, tu ciekawe rzeczy. Patrzcie, co to jest. Co to jest? Kamil, koniecznie napisz mi, z jakiej to jest serii, bo to jest tak złe, że aż dobre. Normalnie ma study wszystko. Co to jest w ogóle? Patrzcie, jaka flaga. No normalnie to jest... Bardzo ciekawe klocki. Ale to chyba nie są Kobi, nie? Bo ten żołnierz jest z Kobi, tak zwanego starego. Tutaj spójrzcie, mamy rycerzy, całkiem fajnie nie, no to musi na osobną recenzję chyba lecieć, no bez kitu. Tylko Kamil, koniecznie mi napisz, jakie to są klocki, jaka to jest seria, czy ty to wiesz, czy to pamiętasz? Nie, to koniecznie leci na osobny kanał, na stówę. I będziemy się tym zajmowali, może to by cały film, że od Kamila klocki, paczka od Kamila z kanału i tak dalej, moi drodzy, figurka tutaj mamy, o, której nie udało mi się trafić, a no tutaj chyba coś klepło w tą głowę, chyba taka mina. Nie śmieję się oczywiście z osób tu jakichś, wiecie, nie do końca w pełni sprawnych, absolutnie, ale ciekawa fryzurka na pewno. No nie wiem, co to jest, moi drodzy. Okej, pośmialiśmy się, no więc... No piękne figurasy mi tu przysłałeś, Kamil. Przepiękne figurasy, przewspaniałe. A co dostałem z Minecrafta, moi drodzy? Bo tu jeszcze pamiętajmy, czy się Minecraft. O, są widełki. Wow, to jest gumowe, moi drodzy. To jest gumowe i już chyba za bardzo to zgiąłem troszkę. No to też... To jest gumowe, ej. Całkowicie Co? Leci na osobną recenzję, moi drodzy. Całkowicie głupów. Co to za syf? Oczywiście w pozytywnym dla tego kanału sensie. Ależ Kamil, teraz mi zrobiłeś piękny content na kanał, mój drodzy. No jak widzicie, takie oto paczuszki dostałem od fanów. Jak więc widzicie, warto więc rozwijać swoje Lego tuby czy inne klocko tuby, bo naprawdę masę ciekawych rzeczy możemy tutaj dostawać od swoich fanów, więc no dzisiaj jest to mega ciekawe. Aj, to na to wszystko pójdzie na osobne odcinki. Paczka kilka kilo od brodatego, tu tyle od was. Aj, no normalnie czuję się, jakbym co tydzień miał tu urodziny, serio. Dzięki, że byliście ze mną kolejny dzień, zostawcie tego subika i ślad po sobie, a wkrótce będziemy to recenzować. No ten gumowy to mi rozwalił czachę po prostu. Co to jest? Bye!